To kolejna inwestycja, którą gmina Jedlińsk realizuje z firmą Eltast. Wcześniej wymieniono oświetlenie uliczne przy drodze wojewódzkiej nr 735. Teraz czas na kolejne działania. W najbliższych miesiącach na terenie wszystkich sołectw wymienionych zostanie 1800 lamp. Przede wszystkim poprawi się jakość oświetlenia, a co ważniejsze rachunki, jeżeli chodzi o oświetlenie. Wiemy, że to są oświetlenie lampy, które dadzą na pewno nam duży wynik ekonomiczny, jeżeli chodzi o kwoty, które płaciliśmy do tej pory. Energooszczędne lampy na pewno są bardzo ważne i bardzo istotne, jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę. Tutaj trzeba powiedzieć, że to jest kompleksowa modernizacja, która obejmuje nie tylko wymianę opraw oświetleniowych na LED-owe, ale także cały system sterowania. Czyli będziemy wymieniać także wszystkie szafy oświetleniowe, które są na terenie całej gminy, po to, żeby je przystosować do inteligentnego systemu sterowania, który będzie w czasie tej modernizacji wdrożony. Inwestycja będzie kosztowała 3 300 000 zł. Firma na wykonanie modernizacji ma 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.